10 rzeczy, o których wszyscy zapominają podczas wizyty w zamku burzowego całunu. Numer 10 to strażnik bramy. Gostak jest częścią questu związanego z Nefeli i Kenifem. W późniejszym etapie możemy nie kupić jeden z najlepszych kamieni w grze do ulepszania naszej broni. Aczkolwiek Gostok to również kawał łotra. Dlatego jego stok jest żywy i zginiecie w zamku burzowego całunu, będzie kradł wasze dusze. To, co podniesiecie z waszej plamy, potem jak zginęliście, będzie pomniejszane o 20 albo nawet 30%, więc będziecie dostawać coraz mniej dusz. Dodatkowo Gostok zastawi na was pułapkę, w którą wpaść bardzo łatwo, wystarczy wejść po klucz i zamyka za nami drzwi i czeka na nas tam rycerz, który w ciemnym pomieszczeniu chce spuścić nam łomot. Na początku myślałem, że to Patchy, ale nie, to Gostok. Więc jeżeli się męczysz i brakuje ci dusz, zabij Gostoka. Tracisz część questu, ale zyskujesz duszę i spokój. Kolejna pozycja to dwa przedmioty, które łatwo pominąć. Jeden znajduje się tutaj, a drugi zaraz pod mostem. Aha, i gdyby ktoś nie wiedział, można wrócić tutaj na sam początek. Daję wam po prostu znać, gdybyście na przykład potrzebowali jakiejś szybkiej drogi ucieczki podczas inwazji. Teraz na miejsce ósmym, po pierwsze, to ten skrót, który otwiera wam dostęp naprawdę do całej tej lokacji, ponieważ z tych dachów możecie dostać się, poruszać się swobodnie po całym poziomie. Ale tak naprawdę, co chciałem wam pokazać, to talizman, który znajduje się na tej wieży. Jest to, myślę, coś przydatnego i czego przeoczenie, myślę, byłoby dużą stratą. Te wszystkie orły i sam talizman, który jest talizmanem pazura, myślę, że to nawiązanie do Ezio i generalnie całej sagi Assassin's Creed. Mały taki ukłon, zważywszy na to, że musimy robić taki mały parkour, wchodząc tutaj. FromSoft czasami zostawia takie znaczki, smaczki, nawiązanie do poprzednich swoich części i innych gier. Teraz, jeżeli jesteście tutaj, możecie również zejść w dół i macie teraz dostęp tutaj do kamyczka, który lepszy waszą broń, oraz jeżeli macie klucz, ja niestety nie mam, ale zaraz pokażę wam, gdzie znaleźć. I tam za tą mgłą jest jeden z najlepszych szkieletów w grze, Misericordia, doskonały, ma naprawdę duże obrażenia krytyczne. I możecie teraz wjechać tą winą i otworzyć sobie skrót. Gdybyście jeszcze nie wiedzieli, gdzie jesteśmy, to wróciliśmy dosłownie na piętro tej baszty i możemy teraz się dostać do łaski, z której startowaliśmy przed chwilą. Ale zanim tam wrócimy, zanim wrócicie do łaski, omińcie lub zabijcie tego rycerza i zaskoczcie tutaj w dół. Tu jest ten przedmiot, do którego nie można się dostać, przechodząc przez ten obszar po raz pierwszy. Miejsce siódme. Teraz możecie zrobić to jak ja, po prostu biegnąc i unikając i czasami będąc detonowanym przez te beczki. Lub też możecie wziąć ognistą strzałę i wysadzić te beczki razem z tymi orłami, co jest bardzo, ale to bardzo satysfakcjonujące. I to, co wam pokazuję teraz, to taka bonusowy obszar, który jest tutaj troszkę tak ukryty. Zeskoczycie tu w dół, zeskakujemy po raz kolejny, do Assassin's Creed nawiązuje gra, bo zeskakujemy nie w siano, ale w jakieś krzaczory i tam jest rycerz i z nim nie chcecie walczyć. Zaczekajcie, aż przejdzie i otwórzcie sobie skrót i po niego się wróćcie, ponieważ ten rycerz jest bardzo, bardzo twardy i myślę, że większość graczy zginie tak z raz albo 20 razy walcząc z nim, więc po prostu omińcie go i jak otworzycie sobie tą windę, to wtedy pojedynkujcie się z tym łotrem. Miejsce szóste to kamyczek oraz bohater niezależny, którego można również łatwo pominąć i o nim zapomnieć. Przechodzimy tutaj po raz kolejny, jeżeli macie ogniste strzały, możecie zdetonować te beczki lub też po prostu przebiec. Te orły są uciążliwe, łatwo unikają waszych ciosów i najlepiej sobie z nimi radzić właśnie łukiem bądź też atakami z wyskoku, poskakując i atakując właśnie, kiedy jesteście w powietrzu. Uważajcie tutaj, bo tu jest taki ten kolejny ten latający ptaszor, który może zdetonować te beczki, które stoją tutaj wokół was i to jest pewna śmierć. Po prostu wycofajcie się, zabijcie go i wróćcie. Teraz
Bohater niezależny, o którym mówię, to Rozier, jest częścią większego questu, który wiąże się z główną fabułą, z głównym wątkiem. Także poza tym, że sprzedawam zaklęcia, to również dawam fajny quest. Miejsce piąte teraz. Tutaj się zaczyna robić grubo. Po workach na tą balustradę przejdźcie tym gzymsem, zeskoczcie sobie na dół i tym takim murkiem przebiegniemy sobie tutaj wzdłuż tego budynku. Możecie zeskoczyć tutaj w dół, tu jest jedna bonusowy obszar, a drugi znajduje się tutaj. One się ze sobą łączą, ale to tutaj ten obszar jest dużo ważniejszy, ponieważ zejdziecie w dół, to otworzycie sobie drogę do sekretnego obszaru, w której znajduje się ta skrzynka oraz klucz. Pamiętacie, gdzie był klucz potrzebny, żeby otworzyć Misericordię, więc teraz wiecie już, jak tam trafić i jak go otworzyć. Jeżeli zeskoczycie w dół i zabijecie te psy, oczywiście zanim to zrobicie, otwórzcie te drzwi, zeskoczcie w dół, zabijcie te psy i tutaj znajdziecie przedmiot Roderiki. Tu jest jej cała rodzina, znaczy rodzina jej koledzy i przyjaciele, z którymi przybyła. I tutaj też jest ta pamiątka, którą jeżeli zaniesiecie, to ona rozgości się właśnie i zacznie ulepszać wam wasze duchy, ponieważ jest stroicielką duchów. Porozmawiajcie z nią, potem wróćcie do Kowala i do niej i tak jeszcze ze dwa razy i jej quest ruszy do przodu. Na miejscu czwartym po raz kolejny użyjecie tego skrótu, zejdziecie sobie w dół i kiedy to zrobicie, będziecie na miejscu przed drogą do pieczęci oraz księgi modlitewnika. Potrzebujecie klucza, ale tutaj w zamku znajduje się ich kilka, więc możecie naprawdę je sobie otworzyć bez problemu. Poza tym myślę, że jeżeli gracie uważnie i przeszukujecie miejsca ruiny, w swoim ekwipunku powinniście mieć co najmniej 5 lub 6 tych kluczów, tych sztyletów takich. Więc na pewno sobie poradzicie. Tutaj strzały i możecie sobie przejść. Ten obszar łączy się z tym miejscem, w którym byliśmy jeszcze nie tak dawno. Gdyby ktoś nie wiedział, możecie przebiec, całkowicie pomijając tych przeciwników i dobiec sobie tutaj do łaski, do ogniska. Wiem, że używam złych terminologii, mówię dusze zamiast runy i ogniska zamiast łaski, ale wiecie, nawyk. Okej, jedziemy dalej. Miejsce trzecie to zeskakujemy tutaj w dół, schodzimy na sam dół tutaj do tego miejsca, do tego obszaru, w którym żyją szczury i widzicie, jakieś są śmieci zrzucane, zapomniane. I jest tutaj po pierwsze zaklęcie, którego nie chcecie ominąć, jeżeli gracie magiem, jakimś użytkownikiem czarów, zaklęć i tak dalej. Oraz jest tutaj bonusowy miniboss, który dropi nasionko, które ulepsza wasze flaszki. Sprawia, że mam ich więcej. Więc jeżeli zaskoczycie w dół, tam będzie walka z minibossem, którego wam nie wyspoiluję. Możecie sami zobaczyć, jeżeli jeszcze go nie znaleźliście. Na miejscu drugim biegniemy od samego bossa do tego miejsca. Myślę, że te słoje każdy znalazł i możecie sobie tutaj je podnieść, gdybyście je pominęli jakimś cudem. Ale to, co chcę wam pokazać, leży tutaj. To jest gzyms, którym możemy przebiec sobie do tego okna, przeskoczyć. I tu mamy nowy obszar, możecie tam się rozejrzeć, pozwiedzać. Tam jest rycerz z swoim ptaszorem, takim przyjaznym. Możecie ich załatwić i kiedy to zrobicie, możecie wrócić, zeskoczyć na przykład w dół. Tam jest ten olbrzym, który był tak naprawdę, którego pokonujecie lub omijacie, idąc do bossa, ale podnosimy ten kamyczek i przechodzimy na górę. I to jest kolejny obszar, którego nie chcecie pominąć. You still
I na miejscu pierwszym to będzie nowy obszar oraz nowa broń, którą zobaczycie sobie teraz. Po prostu oglądajcie dalej. Ja już nie będę komentował tego, co się dzieje na ekranie. Po prostu obejrzyjcie, zrobicie to, co ja robię, żeby tam dojść. W każdym razie, to wszystko na teraz to było 10 rzeczy. Znaczy, umówmy się, trochę więcej to było niż 10 rzeczy, ale to top 10 dobrze wygląda, miło się na to klika, prawda? Tak działają te wszystkie algorytmy i jeżeli chcecie mi pomóc, to zostawcie lajka. Jeżeli zobaczyliście coś, co wam się spodobało, co wam pomogło, zostawcie lajka, jakiś komentarz, dajcie mi znać. I przypominam tylko, że wszystko, co tu zobaczyliście, pokazałem już moim widzom, którzy regularnie oglądają mój Let's Play. Aha, i nie zapomnijcie, przejdźcie sobie tutaj i idźcie do tej wieży, ponieważ jeżeli zabijecie Gotrika, to musicie aktywować jego run i robi się to właśnie w tej wieży, która jest tam na końcu tej drogi. To wszystko na teraz, do następnego razu, trzymajcie się, cześć.